Paśniowy kameleon prezentuje Wąż i wiewiórka. Autorka Monik M. Ze specjalnym udziałem Julki Pyttel. Matka Natura pięknie wymalowała jesienny las brązami, żółciami, a przede wszystkim czerwienią mieniącą się w promieniach słońca. Lecz, jak to bywa jesienią, na ziemię porośniętą zielonym mchem zaczęły spadać kolorowe liście, tworząc barwny dywan. Właśnie tam, pewnego dnia, posłyszeć można było niepokojący szelest, sunący coraz dalej w głąb leśnej gęstwiny, tuż przy stawie. Leśne zwierzęta, domyślając się cóż to może być, umykały na wszystkie strony. Nie inaczej zrobiła ruda wiewiórka szukająca na ziemi żołędzi. Zaniepokojona, wyprostowała się nasłuchując, po czym wskoczyła szybciutko na drzewo i stamtąd obserwowała dziwne wybrzuszenie sunące pod liśćmi. Zaskroniec zatrzymał się i wynurzył pod liści, chcąc zobaczyć, gdzie jest. Rozejrzał się dookoła czujnie. Wtem Spojrzał w górę. Nie mylił się. Na gałęzi spostrzegł rudą wiewiórkę z białym brzuszkiem i zabawnymi frędzelkami na łóżkach. Przestraszona, wskoczyła jeszcze kilka gałązek do góry i stamtąd obserwowała go z ciekawością. Widać było jednak, że nie mogła usiedzieć w jednym miejscu, bo co chwilę przeskakiwała z miejsca na miejsce. Nie bój się mnie. Jestem niegroźny, zasyczał zaskroniec. Pii, jesteś wężem, a węże są mięsożerne. Do tego są jadowite i duszą. I podobno potrafią połknąć naraz nawet małego jelenia. Szepnęła dramatycznie wiewiórka, po czym ze strachu wskoczyła do starego gniazda. Wąż... Pokręcił smutnie główką. Owszem, niektórzy moi kuzyni, a mam ich wielu, potrafią kąsać jadem i są bardzo niebezpieczni. Inni są ogromni i bardzo silni, ale cóż taki mały wężyk jak ja mógłby ci zrobić? Jem sobie rybki, małe płazy lub gryzonie. Nic więcej. Ja tam wolę za łędzie, orzechy, owoce i grzyby. Odparła wiewiórka ze swojego miejsca, nie zamierzając ryzykować schodzenia niżej. Zwłaszcza, że wąż dziwnie się jej przyglądał. Czemu, wiewiórko, siedzisz w gnieździe? Składasz jaja jak węże? Oczywiście, że nie składam jaj. Odrzekła oburzona. Ja tu sobie mieszkam. Zawsze myślałem, że mieszkacie w dziuplach drzew. Bo tak jest. Składamy te tam nasze zapasy na zimę. Ale w opuszczonych gniazdach też lubimy mieszkać. O! Właśnie! Przypomniałaś mi, że właśnie zakopałam zołędzie. Tylko nie pamiętam gdzie... Wiewiórka wychyliła się z gniazda szukając owego miejsca. No to teraz wyrośnie tam dąb, zaśmiał się cicho zaskroniec. Często widział drzewa w miejscach, gdzie gryzonie zakopały nasionka i o nich zapomniały. A co się tak za tobą ciągnie? spytała wiewiórka pokazując coś długiego i wysuszonego na ogonie węża. To jest moja skóra. Właśnie linieje. Wiewiórka popatrzyła na węża zaskoczona. Linieje, czyli tracę wierzchnią skórę. Kiedy wąż rośnie lub chce mieć świeżą skórę, to zrzuca tą starą, niepotrzebną. To bardzo wygodne. O, to niesamowite! Odparła wiewiórka, zeskakując gałąź niżej, by lepiej się przyjrzeć. Ja za to zmieniam futerko na zimę na cieplejsze, a wiosną na lżejsze. Masz piękny, puszysty ogon. Wiewiórka na ten komplement zafalowała swym ogonem, pokazując go w całej okazałości. Pomaga mi zachować równowagę przy skokach. Za to moi kuzyni potrafią nawet szybować na wietrze. Coś niesamowitego. A jak ich zwą? Na to pytanie wiewiórka zmieszała się, widocznie nie chcąc odpowiadać. Polatuchy! Wąż ukrył uśmiech, nie chcąc urazić rozmówczyni. Zamiast tego powiedział: Zawsze pragnąłem latać, lub choćby wspinać się i skakać po drzewach jak ty. A masz jeszcze jakichś ciekawych kuzynów? O, mnóstwo. Jestem spokrewniony ze fistakiem. On zawsze tak zabawnie świszy, jak mówi. I susłem. Trzeba przyznać, że spi jak susę, bo całą zimę przesypia. Paplała wiewiórka nie mogąc usiedzieć na miejscu i skacząc z gałęzi na gałąź. Zaskroniec nie odrywał od niej wzroku, kręcąc główką to w jedną, to w drugą stronę. Co chwila przy tym wysuwając język. W końcu wiewiórka nie wytrzymała i zapytała urażona. A czemu ty mi tak cały czas pokazujesz język? Nie wiesz, że to nieładnie? Przepraszam, ale to niespecjalnie. Ja tak wącham. Badam językiem zapachy z powietrza. Jesteś bardzo niezwykły. O, dziękuję. Nagle zamarł, wyczuwając delikatne drżenie ziemi. Ktoś nadchodził. Muszę uciekać. Do zobaczenia. I nim wiewiórka zdążyła odpowiedzieć, za skroniec już był przy stawie, jak gdyby nigdy nic, wpełzł na tafle wody i przepłynął na drugi brzeg ku zazdrości wiewiórki. I to by było. Na tyle. Do usłyszenia już niebawem.